Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, a nam na pożytek nasz zbawienny czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki, lekcję wyjętą z Dziejów Apostolskich, zapisaną w rozdziale drugim. Gdy nadeszły dni Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na tym samym miejscu, i stał się z nagła z nieba szum jakby nadchodzącego wichru gwałtownego i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który spoczął na każdym z nich z osobna. I wszyscy napełnieni byli Duchem Świętym i poczęli mówić różnymi językami, jako im Duch Święty mówić dawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, ludzie nabożni, ze wszystkich narodów, które są pod niebem. Gdy tedy rozległ się ten szum, zbiegło się mnóstwo ludzi i osłupieli, bo każdy posłyszał ich mówiących swoim językiem. To też zdumiewali się wszyscy i mówili zdziwieni, czyż ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc słyszymy i to każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy, Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i ziem libijskich, leżących koło Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi też i prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, słyszeliśmy ich mówiących w naszych językach o wielkich sprawach Bożych. I Ewangelię Świętą zapisaną u świętego Jana w rozdziale 14, który jako słów Boży powstawszy z uwagą wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim, jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej i Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do Niego i przebywać u Niego będziemy. Kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzega, a nauka, którą słyszeliście, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem wśród was przebywając, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imię moje, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jako daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, żem ja wam powiedział, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, zaiste radowalibyście się, że idę do Ojca,
bo Ojciec większy jest niźli ja. I teraz powiedziałem wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się stanie, uwierzyli. Już o wielu rzeczach wam mówić nie będę. Nadchodzi bowiem książę tego świata, lecz nie ma on nic we mnie. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi rozkazał, tak czynię. Tyle słów Ewangelii przeznaczono na dzisiejszą niedzielę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Veni, Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dzieją są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość, ognia żar. Jeden jest prawdziwy Kościół, założony przez Jezusa Chrystusa, jeden święty, katolicki, apostolski Kościół. Tak powiedział Pan Jezus do świętego Piotra, et ego dico tibi, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni celorum, et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quodcumque solveris super terram erit solutum in celis. Otóż i ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kościół katolicki prowadzi nas po drogach czasu ku wieczności z Panem Bogiem. Do Pana Boga należy czas i wieczność. Czas dany nam jest po to, abyśmy doszli do wieczności z Panem Bogiem. Do wieczności zmierzamy poprzez czas. Wieczność jest dwojaka. Wieczne zbawienie albo wieczne potępienie. Niebo albo piekło. Katechizm katolicki podaje ostateczne rzeczy człowieka. Śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło. Po drogach czasu ku wieczności prowadzi nas święty Kościół katolicki. Prowadzi nas nade wszystko poprzez świętą liturgię, ofiarę i słowo prawdy. Słowo prawdy, którego słuchamy, oraz sakramenty święte, które przyjmujemy, sprawiają, że życie nasze staje się czasem łaski i zbawienia, przeżywanym w następujących po sobie okresach roku liturgicznego, niedzielach, świętach i poszczególnych dniach. Prawda zawarta w nauce głoszonej przez Kościół katolicki oraz łaska dana nam przeobficie w sakramentach świętych wymagają naszej współpracy. Oto podstawowe zadanie dla poważnego prowadzenia życia duchowego. Współpraca z objawioną nam prawdą. Mamy być cooperatores veritatis, współpracownikami prawdy, oraz współpraca z łaską. Mamy być cooperatores gratiae, współpracownikami łaski. Pan Bóg nie pozostawia nas w bezczynności, w duchowym bezrobociu. Mamy coraz lepiej prawdę Bożą poznawać, mamy odrzucać błąd i grzech, mamy rozpoznaną wolę Bożą cierpliwie wypełniać,
oddawać cześć Panu Bogu, gorliwie i codziennie się modlić, cierpliwie i wiernie wypełniać obowiązki stanu, przygotowując tak swoją duszę do nieba. I do tego mamy dopomagać naszym bliźnim. Veni, Creator Spiritus, Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej. Tajemnica odkupienia uobecniana jest w ciągu roku liturgicznego. Z łaski Bożej przeżywamy po raz kolejny w naszym życiu uroczystość zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Obchód zesłania Ducha Świętego rozpoczyna się w sobotę poprzedzającą dzisiejszą uroczystość i trwa do następnej soboty. Duch Święty zawsze udziela Kościołowi sił potrzebnych do złożenia świadectwa Chrystusowi, zwłaszcza w chwilach prześladowań. Zesłanie Ducha Świętego. W prefacji o Duchu Świętym kapłan śpiewa: Chrystus, wstąpiwszy ponad wszystkie niebiosa i siedząc na prawicy Bożej, zesłał w dniu dzisiejszym obiecanego Ducha Świętego na przybrane dzieci. Dlatego cały okrąg ziemi tonie w nadmiarze radości. Wypełniły się dni Pięćdziesiątnicy. 50. dnia po święcie Paschy obchodzono w Starym Testamencie święto dziękczynne za żniwa. Wspominane również ogłoszenie 10 przykazań, które dokonało się na górze Synaj 50. dnia po wyjściu z Egiptu. W tym dniu stąpił na apostołów Duch Święty w postaci ognia i wichru. Duch Pański napełnił okrąg ziemi. Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej, jest równy Ojcu i Synowi i od nich odwiecznie pochodzi jako osobowa miłość. Duch Święty, który jest pierwszą i najwyższą miłością, jest źródłem wszelkiej miłości w stworzeniach. Duchowi Świętemu przypisujemy doprowadzenie dzieł Bożych do doskonałości, a zwłaszcza uświęcenie dusz. Duch Święty jest dawcą życia nadprzyrodzonego. Duch Święty przychodzi do nas albo w sposób nadzwyczajny, przez niezwykłe znaki zewnętrzne, jak to stało się w dzień Pięćdziesiątnicy, albo w sposób zwyczajny, przez sakramenty święte. W specjalny sposób Duch Święty działa w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, które dają człowiekowi stałe usprawnienia duchowe i wyciskają na duszy niezatarte, nieusuwalne znamie, tak zwany charakter. Duch Święty jest dawcą darów. Już na Chrzcie Świętym dusza otrzymuje dary Ducha Świętego, to jest nadprzyrodzone uzdolnienia do działania pod Jego wpływem. Pismo Święte wymienia 7 darów Ducha Świętego. Dar bojaźni przejmuje nas obawą przed grzechem jako obrazą Boga. Dar męstwa dodaje nam siły do pokonywania trudności w służbie Bożej. Dar pobożności budzi w nas uczucie miłości wobec Boga jako naszego Ojca oraz wobec bliźnich, którzy są dziećmi Ojca Niebieskiego. Dar rady wskazuje w trudnościach, jak osiągnąć to, co Bogu najmilsze, a dla nas najkorzystniejsze. Dar umiejętności sprawia, że cenimy dobra wieczne wyżej niż doczesne.
Dar rozumu pomaga nam głębiej rozumieć prawdy objawione. Dar mądrości daje nam wyczucie wielkości i obecności Boga, który jest najwyższym dobrem. Działanie tych darów objawiło się w widoczny sposób w życiu apostołów po zesłaniu Ducha Świętego. Duch Święty jest źródłem świętości Kościoła. W dzień zesłania Ducha Świętego Kościół Chrystusowy zaczął swoją działalność. Apostołowie umocnieni darami Ducha Świętego odważnie zaczęli głosić dobrą nowinę o Chrystusie Odkupicielu. Duch Święty uczynił ich słowa skutecznymi i doprowadził około 3000 ludzi do Chrztu Świętego. W ten sposób powstała pierwsza gmina chrześcijańska, która z czasem rozwinęła się w Kościół katolicki, czyli powszechny, ogarniający całą kulę ziemską. Duch Święty jest jakby duszą Kościoła Świętego. Mimo wielu ludzkich słabości, a nawet grzechów członków Jego, ciągle Go ożywia, strzeże przed błędem w wierze i prowadzi drogą świętości. Duch Święty jest najlepszym przyjacielem. Święty Paweł na czele owoców Ducha Świętego wylicza miłość, radość i pokój. Są to dobra, ku którym wyrywa się każda dusza ludzka. Zapewnia je jednak tylko uległość natchnieniom Ducha Świętego. Apostołowie nawet w chwilach prześladowania cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusowego. Kościołowi Chrystusowemu nadal towarzyszy zwycięska radość. W uroczystość zesłania Ducha Świętego wyraźnie uświadamiamy sobie Jego nieustanną obecność w Kościele i w naszych duszach. Dlatego cały okrąg ziemi tonie dzisiaj w nadmiarze radości. Veni, Creator Spiritus, nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch niech wyznajemy z wszystkich sił. Posłuchajmy fragmentu dzieła świętego Bazylego Wielkiego Biskupa o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego. Czyż nazwy Ducha Świętego nie napełniają duszy uniesieniem i nie kierują myśli ku górze, ku Niemu, który przewyższa wszystko? Bo jest nazwany Duchem Boga, Duchem Prawdy, który pochodzi od Ojca, Duchem Prawości i Duchem Mocy. Duch Święty to Jego własne i szczególne imię. Ku Niemu zwracają się wszyscy, którzy pragną uświęcenia i Jego pożądają wszyscy, którzy żyją cnotliwie. On swoim tchnieniem ożywia ich i wzmacnia, aby doszli do celu odpowiadającego ich naturze. Jest on źródłem uświęcenia i światłem dla umysłu. Każdej istocie rozumnej udziela niejako ze swej jasności, aby mogła dojść do prawdy. Niedosiężny z natury, daje się pojąć dzięki swej dobroci. Napełnia wszystko swoją mocą, ale udziela się tylko tym, którzy są tego godni, a daje się im nie jednakowo, lecz dostosowuje swe działanie do wielkości ich wiary. Prosty w swej istocie, różnoraki w mocy, całą istotą pomaga każdemu,
lecz całą istotą jest wszędzie obecny. Rozdaje każdemu, a sam nie doznaje uszczerbku. Każdemu się udziela, a sam pozostaje nienaruszony. Podobnie i promień słońca udziela każdemu swego blasku i każdy nim się cieszy, jak gdyby do niego tylko należał, a przecież oświeca równocześnie ziemię i morze i całą przestrzeń wypełnia. Tak też i Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny go przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę i jemu potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony. On kieruje serca ku górze, prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali. On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej skazy, a przebywając z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi. Ciała przejrzyste i nieskażone jaśnieją w zetknięciu z promieniami światła i same jarzą się blaskiem i innym tego blasku z siebie udzielają. Podobnie też dusze, noszące w sobie ducha, są przez niego oświecone, stają się uduchowione i łaską oświecają innych. Stąd bierze się początek widzenia przyszłości, wnikanie w tajemnice i zrozumienie rzeczy ukrytych, rozdzielanie darów, życie niebiańskie i udział w chórach anielskich. To jest także źródłem nieustającej radości, trwanie w Bogu i upodobnienie się do Niego. Codziennie wzywajmy Ducha Świętego najprostszym wezwaniem Veni Sancte Spiritus, przyjdź Duchu Święty, oraz odmawiajmy codziennie hymn do Ducha Świętego, Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź. Dzisiaj w czasach niezwykle dramatycznych dla Kościoła katolickiego, kiedy na różne sposoby odkształcany jest katolicki depozyt wiary, trzeba nam szczególnej pomocy Ducha Świętego, aby dochować wierności objawionej przez Boga prawdzie. O tę pomoc w dochowaniu wierności prośmy Ducha Świętego codziennie. Veni Creator Spiritus, niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Ubi Maria, Ibi Spiritus Sanctus. Gdzie Maria, tam Duch Święty. Prośmy Matkę Bożą, aby była zawsze przy nas i aby wypraszała nam łaskę wierności Duchowi Prawdy. I codziennie w litanii loretańskiej wołajmy z ufnością: Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.